Witam Was na trzeciej części wykładu pod tytułem Czy zaczyna się nowa era? W ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Nazywam się Krzysztof Wojciechowski, jestem dyrektorem Kolegium Polonikum i mam ogromną przyjemność opowiedzieć Wam, jak proces historyczny czy też cywilizacyjny może być pocięty na kawałki i na początku jakiego kawałku znajdujemy się w tej chwili. Otóż w poprzedniej części scharakteryzowaliśmy coś, co nazwałem erą ekspansji, czyli sytuację, w której społeczeństwo miało jeden cel: zebrać jak najwięcej energii, głównie od jednostek, wycisnąć ją od jednostek, instytucji, że tak powiem, innych suborganizmów, skoncentrować ją na szczycie piramidy społecznej, państwowej i użyć do ekspansji, głównie terytorialnej, czyli podbijać inne terytoria w celu zwiększenia zasobów, pól, ilości ludzi, bądź też przeznaczyć na inne formy ekspansji, takie jak nauka, technologia czy kultura. I teraz w XX wieku coś z tą ekspansją się stało. Po pierwsze, na początku XX wieku, ale to tylko symbolicznie, zamknęła się ekspansja terytorialna. Tak? Ludzie dotarli na biegun północny i południowy, jakby cała kula ziemska została wzięta w posiadanie, ale ona oczywiście już potem była, że powiem, przedtem była podzielona. Po drugie, zaistniały dwie próby podzielenia terytoriów na nowo. Pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa. Pierwsza pokazała, że wojna między organizmami państwowymi o wyrównanych siłach jest bardzo trudna. Jest to wojna pozycyjna, już zajmowanie terytoriów jest utrudnione, o ile w ogóle możliwe, nowych terytoriów. Druga wojna światowa, która jest bardzo dziwna i która wcale nie była wywołana przez Niemców, tylko przez, że tak powiem, sprowokowana przez Włochów, faszystowski, wywołana przez Japończyków już w 1937 roku i też miała klasyczną ekspansję za cel w Europie, faszyzm niemiecki, Trzecia Rzesza i tak dalej. Te marzenia okazały się jakimiś wyrzuconymi z machiny czasu wyobrażeniami o starych imperiach i okazało się, że społeczeństwa już są na tyle zrośnięte, zdolne do koalicji i niezainteresowane rozszerzaniem terytoriów, że po prostu te próby zostały ogromnym wysiłkiem, co prawda zduszone, tak, zduszone. Nie doszło do normalnego rozszerzenia terytoriów, takie jak za czasu Rzymu, Francji, czy napoleońskiej, czy Prus, prawda, tych Hohenzollernów, prawda, z XVIII i XIX wieku. Więc, ale też stało się coś innego. Oprócz tego zablokowania ekspansji terytorialnej, horyzontalnej, została zablokowana ekspansja wertykalna. Ludzie dzięki technologii i nauce ekspandowali ku nowym obszarom, wobec których wydawało się, że mogą swoją siłę rozszerzania ukierunkować. Na przykład kosmos. Tak? Ja chodziłem do szkoły w latach 60. i uczyłem się w szkole, że w roku 2000 będziemy już żyli w kosmosie. Stanisław Lem pisał powieści i tak dalej. Na Księżycu miały być bazy przeładunkowe, całe miasta i tego. Tak? No. Jak wiemy, skończyło się na tym, że ludzie parę razy postawili stopę i ani kroku dalej poza ten Księżyc, poza orbitę ziemską. Takim doskonałym filmem jest Gravity, który uświadamia nam, że poza orbitę ziemską
nie wyjdziemy i że to nie ma sensu. Tak? Jakieś takie marzenia Ilona Muska o życiu międzygalaktycznym to są rzeczywiście bajki. Tak więc w ekspansji wertykalnej górną granicą stał się orbita okołoziemska, natomiast wejście w głąb materii, dogrzebanie się tam do ogromnych źródeł energii poprzez rozszczepienie atomu, a potem syntezę atomową, też osiągnęło pewną dziwną granicę. Tu sobie wypisałem, w 1954 roku na atolu Bikini Amerykanie zdetonowali bombę termojądrową. Ja już nie pamiętam, ile ona miała tam tych megaton mocy, a chyba jakieś 17, 20, nie pamiętam. Tak? A w 1961 roku Związek Radziecki zdetonował nad taką wyspą długą na Morzu Arktycznym, która się nazywała Nowaja Ziemla, tak zwaną car bombę o mocy 58 megaton, czyli mającą moc 4000 bomb zrzuconych na Hiroshimę. 4000 za jednym razem, tak? I w obu wypadkach, mimo że wtedy owe konkurujące mocarstwa nie porozumiewały się między sobą, oba doszły do wniosku, że to nie ma sensu dalej. Owszem, można skonstruować bombę o mocy 100 megaton, może 200 i tak dalej, ale to już są wielkości, których nie jesteśmy w stanie kontrolować ani opanować. Tak? Na atolu Bikini doszło do potwornych skażeń. Obserwatorzy, którzy byli w odpowiedniej odległości, o mało życie nie przypłacili tego swojego obserwowania. Pilot, który zrzucił nad nową ziemią tę bombę, o mało nie stracił życia, bo fala uderzeniowa dogoniła jego samolot. A Andrzej Sacharow, który był kierownikiem tego projektu, powiedział, że nie, wycofujemy się. Za to został skazany na banicję w mieście Gorki. Pamiętam, jak byłem młody, to się dużo mówiło o areszcie domowym dla Sacharowa w mieście Gorki, prawda? I jakby ludzkość pojęła, że już nie ma gdzie ekspandować. Nie ma gdzie. Klatka się zamknęła. I to nie zostało pojęte, by tak rzec, w racjonalny sposób nie zostało opisane, nazwane, wprowadzone do szkół jako, że tak powiem, koniec ery ekspansji. Ale to wskutek czegoś, to nazwałbym mechanizmy samoregulacyjne układów czy organizmów. I to nie tylko żywych, ale też nieożywionych, a przecież wszystko jest energią. Materia tak zwana nieożywiona też ma mechanizmy samoregulacji. Otóż to doprowadziło do tego, iż nastąpiła generalna przemiana sposobu organizowania cywilizacji ludzkiej, mianowicie z epoki ekspansji wkroczono w nową epokę, którą ja nazywam epoką klimaksu, czyli szczytowa epoka, w której stało się coś dziwnego. Ta epoka stała przed jednym pytaniem, mianowicie jak zagospodarować przeogromne zasoby energii stojące do dyspozycji cywilizacji Zachodu bez wykorzystania jej na tradycyjną, realną ekspansję, tak? To znaczy obejmowanie nowych obszarów rzeczywistości w posiadanie. A te zasoby były ogromne, tak? Ropa naftowa, węgiel, gaz, tego jakiś tam metan, energia atomu, prawda? Syntezy i analizy jąder. Gigantyczne zasoby. I co? I powiedzieć, nie, to
przestajemy, przecież można wyprodukować milion, dwa, pięć milionów samochodów, a powiedzieć nie produkujemy samochodów, bo nie chcemy ekspandować, prawda, gospodarczo czy tego. Więc jak zagospodarować tę gigantyczną energię? Odpowiedź jest jedna. Spalić ją. Zużyć. Tak? Zużyć, przeznaczyć na akty konsumpcyjne, czyli inaczej mówiąc na przyjemność, tak? Ewentualnie wzrost poczucia wartości własnej, czyli jakby wyobrażony wzrost własnego potencjału, a nie realny, tak? Państwo, które uważa, że jest wspaniałe i że dominuje moralnie nad innymi, jest usatysfakcjonowane, mimo że wcale nie ma większego terytorium, tak? Więcej ludzi szanuje i patrzy na nie z podziwem, tak? No. To jest gigantyczny motyw. Spalić zasoby energetyczne, nie powiększając terytorium, ani nie powiększając wpływów, ani nie powiększając struktur, ani liczby ludności, czyli klasycznych tych. Wspaniałe zadanie, które wykonaliśmy my ludzie w 100%, otwierając tak zwany czas dobrobytu, wolności i demokracji, prawda? To, że tam były dwa konkurujące ze sobą bloki polityczne, to na razie zostawiamy ten problem. Cywilizacja Zachodu nas obchodzi. I co się dzieje w takim innym społeczeństwie, społeczeństwie, które nie ekspanduje, ale jest w epoce klimaksu? Otóż odwraca się kierunek przepływów energetycznych społeczeństwo-jednostka. Zadziwiające. To już nie jest tak, że społeczeństwo wyciska z jednostki jakąś energię, nadwyżki, które nie są konieczne do podtrzymania życia, czy tam spłodzenia potomstwa i wychowania, tylko to i przeznacza je na państwową ekspansję, tylko to państwo zaczyna zasilać jednostki jakimiś dobrami, czyli porcjami energii, dobrami materialnymi, socjalem, konsumpcją, ochroną zdrowia, systemem wykształcenia, lepszą infrastrukturą, żeby sobie dojechać do pracy jakimś fajnym autobusem na ładnej drodze, a nie stać w korku, tak? Bodźcami poznawczymi, telewizja państwowa i tak dalej. Zaczyna się robienie dobrze ludziom, obywatelom, tak? Czego przedtem nie było, nikt nie chciał robić dobrze, chciał ich, że tak powiem, pejczem z nich wycisnąć, żeby państwo robili dobrze. Teraz się robi tego. Poza tym odwracają się kierunki przepływów energetycznych państwo-państwo. Tradycyjnie silniejsi ograbiali słabszych i zagarniali pod siebie. Dzisiaj, w tej epoce klimaksu, silniejsi zaczynają dzielić się ze słabszymi. Pomoc rozwojowa, pomoc humanitarna, fundusze strukturalne i tak dalej. Bogaci dają biednym. No ludzie, czy że tak powiem, nie widzimy tego szaleństwa? 12 tysięcy lat rabunku, zabierania, grabienia i tak dalej. I nagle dajemy innym. Prawda? Dajemy innym. I uważamy to za słuszne. Prawda? Dalej, odwraca się kierunek przepływów energetycznych, górne warstwy, dolne warstwy, tak? To znaczy kierunek transferu dóbr z górnych warstw posiadających do warstw dolnych jest znacznie większy niż odwrotnie. Dawniej 95% dóbr szło na 5% społeczeństwa. Teraz jak policzymy, okazuje się, że 10 do 15% górnych warstw społeczeństwa płaci ponad 50% podatków, czyli transfer jest od góry ku dołowi.
No i w końcu na przykład dzieje się taka dziwna rzecz, broń. Broń to kawałek jakiegoś metalu czy czegoś, czy jakaś konstrukcja, która służy do tego, żeby ją zastosować, zniszczyć przeciwnika i odebrać mu coś, co potem idzie na moją stronę. Terytorium albo zboże, albo pieniądze. A tutaj nagle okazuje się, że broń produkowana jest po to, żeby straszyć. Tak? Ale straszenie oznacza, że ona rdzewieje i tego. Gigantyczne ilości broni są po prostu marnowane. Pieniądze na zbrojenia są pieniędzmi wyrzuconymi w błoto, bo do wojen nie dochodzi. Ja wiem, że tego chcesz tam civis pacem, parabellum, chcesz żyć w pokoju, to się zbrój i tak dalej, i tak dalej, ale owo niewykorzystywanie broni, owa pokojowość jest czymś też ewenementem w historii ludzkości, prawda? Dalej dochodzi do procesu sublimacji. To musielibyśmy oddzielne wykłady poświęcić. Wiecie, co to jest piramida Maslowa, czyli tak, najpierw zaspokajam głód, potem potrzeby bezpieczeństwa, potem socjalne potrzeby, potem prestiż. Potem już chodzi na czubkach tylko o poczucie wartości własnej, tak? Wydaję pieniądze na to, żeby mnie szanowano i żebym czuł się paniskiem, tak? No. W jednych kulturach na dobroczynność, Bill Gates, fundacja zdrowotna, taka fundacja, śmaka fundacja. W innych kulturach niestety największy jacht świata i złote wanny ze złotymi kranami, żeby mnie szanowali, pokazuje to. A w jeszcze innych kulturach najczęściej na władzę. Kupuję sobie władzę, bo nie ma większej przyjemności, jak siedzieć i się cieszyć, że się ma, panuje nad losem 100 milionów ludzi albo 50. Jednocześnie to, co mówiliśmy, tak, pamiętacie, społeczeństwo dba o natężenie tej energii, maksymalizuje je. Ta energia jest dalej natężona, bo są źródła kopalne energii. Jest tania energia czerpana z ziemi, tak? Tania energia czerpana z ziemi z przeszłości. Jak chcę się udać do Barcelony, to dawniej musiałem wziąć osiołka i iść piechotą rok. Dzisiaj kupuję bilet lotniczy i samolot to jest wysiłek i energia tysięcy technologów, inżynierów i naukowców przez ostatnich 50 lat, zamrożona w procedurach materialnych, technicznych, tak? I kerozyna, która jest wyprodukowana z ropy naftowej, a ja muszę zainwestować mojej ludzkiej energii tylko tyle, żeby w internecie parę razy palcami nacisnąć i potem dojechać z walizką, taksówką na lotnisko. To są właśnie ta zamrożona nieludzka energia jest w ogromnych, gigantycznych ilościach. I ten strumień się dalej utrzymuje, ale owe zawory, o których mówiliśmy, które służą do piętrzenia tej ludzkiej energii antropogennej, one zostają zlikwidowane. Jest na przykład w kwestii żywieniowej rozpada się cała tradycyjna struktura. To znaczy je się na okrągło doby, już nie ma jakichś tam specjalnych pór posiłków, je się fast foody, znosi się posty, prawda, już nikt nie pości, wyrównuje się między jedzeniem świątecznym a codziennym i tak dalej, i tak dalej. Jakieś takie dodatkowe czynniki kulturowe odgrywają rolę, żeby było elegancko, żeby była muzyka, żeby kelner był uśmiechnięty i uprzejmy i tak dalej. Kuchnia tropikalna, prawda, ludów z Wysp Samoa, to jest ten kick. Natomiast już społeczeństwo głodu nie strukturyzuje, zaspokajania głodu i też popędu seksualnego. Następuje ogromna detabuizacja seksu, prawda? Swoboda seksualna, rozpad związków monogamicznych, detabuizacja ubioru, bikini, gołe nogi, gołe, półgołe pupy, biust, aż do dekolt, aż do pępka.
następuje erotyzacja sfery publicznej, rozpowszechnienie pornografii, pornografia jest powszechna, dostępna, jak wstukacie w internecie do Google'a, załóżmy Pan Bóg, to wam wyjdzie 6 milionów trafień, a jak wstukacie seks, to wam wyjdzie 26 milionów trafień, prawda? Rozdziela się sfera prokreacji od sfery przyjemności i ta pierwsza sfera prokreacja ulega ogromnemu spadkowi, ale to jeszcze inna historia. No i znoszone są również bariery klasowe, stanowe, kastowe, społeczeństwa się demokratyzują, celowo wspiera się awans kobiet, mniejszości etnicznych, czyli tych słabych grup, które zawsze były, że tak powiem, bite i wykorzystywane. Mniejszości były traktowane jako worek treningowy dla agresji społecznych, które potem się przydawały w czasie mobilizacji wojennej, a kobiety były po prostu wołami roboczymi, żeby dostarczać energii mężczyznom, którzy działali na rzecz ekspansji, prawda? I dostarczać społeczeństwu dzieci, prawda? Czyli siły roboczej. Tak? Odwracają się w tym społeczeństwie hierarchie prestiżu. Dawniej prestiż był taki, to jest głowa rodziny, mężczyzna, pan inżynier, który pracuje, żona zajmuje się domem, prawda, jest jego doradcą, szyją, na której jest głowa i tak dalej, ale jest tylko szyją, prawda, a dzieci, jak to dzieci, tak jak ryby głosu nie mają, moja babcia mówiła, dzieci i ryby głosu nie mają, prawda, nie liczą się, są materiałem dopiero, z którego coś można zrobić w przyszłości. Teraz jest zupełnie odwrotnie. Jak jest jakaś sytuacja problemowa, to się patrzy, dobro dziecka jest najważniejsze, prawda? Potem się pyta kobietę, czy jak ona widzi sytuację rodzinną i ten. No wiadomo, kobieta słaba i taka moralnie czystsza od tego brzydkiego mężczyzny. No a mężczyzna jako silny jest na dole prestiżu, prawda? Już nikt go nie ceni i bycie silnym i zarabianie pieniędzy nie stanowi żadnego istotnego powodu do dumy, a wręcz przeciwnie, do wstydu. Jeśli on zarabia dużo pieniędzy, przychodzi, siada przed telewizorem, to jest po prostu pasożytem, prawda? I najgodniejsi uwagi stają się ci, którzy żyją dotychczas na bardzo takich jakichś obrzeżach społeczeństwa, a więc etniczne mniejszości, seksualne mniejszości, wszelkiego rodzaju oryginały, odmieńcy, jacyś tacy, jak się nazywają ci, hipstersi, ci nerdzi, prawda, jacyś samotnicy, jakieś istoty ludzkie, które dawniej byłyby pogardzane. Nagle okazuje się, że one przyciągają uwagę i wszyscy usiłują coś dobrego dla nich zrobić, prawda? Czyli jest zupełny odwrót przebiegów organizacyjnych czy energetycznych w społeczeństwie, tak? Który też ma szyld, otrzymuje. Jest to świat praw. Praw. Co to jest prawo? Prawo to jest, jeśli ja mam prawo do zasiłku, to społeczeństwo, jest mi wszystko jedno, skąd bierze państwo, skąd bierze pieniądze, ale ma mi dać zasiłek, prawda? Jeśli ja mam prawo do wykształcenia, to jest mi wszystko jedno, skąd państwo wybuduje szkołę i zatrudni nauczycieli. Mam prawo, prawda? To jest dla mnie wszystko, nic mnie nie tego. Ta sfera tego obowiązku symetrycznego jest bardzo mało badana. Jakby to się przenosi ten spotlight, prawda, na te prawa i nikt nie docieka, a skąd, gdzie mają być źródła, jak to moralnie, że tak powiem, komu przypisać obowiązek tego, no bo jeśli ja mam prawo do wykształcenia, ktoś te pieniądze z kogoś trzeba wycisnąć. Tak się wyciska z tych, prawda, przez progresję podatkową, z tych lepiej zarabiających. A zresztą wszystkim jest tak dobrze, jest spokój, jest sytość, jest tego, za dużo żarcia. Można latać po całym świecie, więc nikt tam specjalnie nie protestuje, że mu tam zabiorą te, prawda, 30 czy 40% dochodów
Zresztą jak jest sprytny, może je zawsze gdzieś tam upchnąć na Kajmanach albo na Cyprze i spoko. Powstają katalogi praw ludzkich, obywatelskich, grupowych, zawodowych, wiekowych, tak? Pewne rzeczy są takie dziwne, objęte jakby takim powszechnym milczeniem, na przykład prawo pracy, do pracy. No, jeśli ja mam prawo do wykształcenia, do ochrony zdrowia, do tego, owego, to też mam, teoretycznie mam prawo do pracy, prawda? Między nami mówiąc, człowiek ma prawo do wszystkiego, co jest dobre, tak? Tak? Czyli ma prawo być kochany też, ma prawo pocałować, całować się, prawda, i tak dalej, tak? Ma. Bo co, nie ma prawa się całować? Ma prawo się całować. No więc te prawa wszystkie do tego i do pracy też ma prawo. Tylko że jak ma prawo do pracy, to ktoś ma obowiązek stworzyć miejsce pracy. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, jest bardzo trudno. Łatwiej jest ten nadmiar energii rozdzielać po jednostkach, aniżeli zorganizować społeczeństwo tak, żeby one jednocześnie były w procesie pracy, czyli żeby można było z nich wyciskać tę energię, już właściwie jej nie potrzeba, tak? A z drugiej strony, żeby nie kazać im tym obowiązków, nie tego. Dla grup zawodowych to oznacza, że jest przerost uprawnień, tak? Na przykład kasta urzędnicza, to jest piękny temat, powstaje w Europie, w Austrii w XVIII wieku, i ma głównie obowiązki i jedno prawo, bycie niezwalnianym, tak? A obowiązek jest taki. Jeśli spojrzycie na dzisiaj na urzędnika w Austrii, to on ma tyle uprawnień i teoretycznie jeden obowiązek, że ma być do dyspozycji państwa, czyli śnieg w zimie z ulicy sprzątać, ale kto każe mu śnieg sprzątać? Przecież są jakieś odśnieżarki i tak dalej. Czyli właściwie obowiązków nie ma już żadnych, prawda? Żadnych. I tylko idzie do sądu i sąd tylko egzekwuje jego prawa. No więc to się odwraca, a możliwe jest dzięki temu drastycznemu zwiększeniu ogólnej energii, jaka płynie przez społeczeństwo. Słuchajcie, w latach 1900 do 2000 w USA ilość energii zużywanej zwiększyła się 7 razy na głowę. To są dane z książki Wacława Smila Energia i cywilizacja, jak się tworzy historia, wydanej w tym roku. I 7 razy, w ciągu 100 lat, 7 razy się ta energia zwiększyła na jedną jednostkę. A już w 1900 roku Stany Zjednoczone nie były dzikim krajem, w którym woły ciągnęły pługi, prawda? A już był nowoczesny przemysłowy kraj, prawda? Natomiast w Chinach, co do 1900 roku nie ma dokładnych danych, ale od 1950 do 2000, czyli przez 50 lat, wzrost zużycia energii na głowę mieszkańca wynosił 50 razy. 50 razy. Tak, 50 razy. Czyli świat po tym momencie, kiedy jest uwięziony w klatce energetycznej między orbitą, atomem i podzieloną przestrzenią, zalewa się energią głównie kopalną, a zobaczcie, jak to wygląda. To jest tabela pokazująca strukturę zużycia energii do 1950 roku. 2000 lat przed naszą erą w Egipcie 95,7% to jest ta lewa kolumna, to była energia ludzka. Chciałeś coś zrobić, chciałeś wybudować dom, chciałeś gdzieś pójść, chciałeś coś kupić i przywieźć, to musiałeś harować, spocić się, namęczyć i wtedy to miałeś, tak? Natomiast w 1950 roku, i przypuszczam dzisiaj jest jeszcze znacznie bardziej to zaawansowane, tylko jakieś 3, 4, 5% to jest nasza energia antropogenna, czyli nasz wysiłek fizyczny, a reszta to są maszyny,
tak? Energia odnawialna, prawda, jakieś koła wodne, turbiny elektrowne, zwierzęta nie odgrywają niemal żadnej roli, no i ogromna ilość, to są silniki spalinowe, prawda, ponad 50% tego, co, że tak powiem, napędów, jakie tego, czyli po prostu źródła kopalne energii, ropa, węgiel i tak dalej, tak? Ten proces się dokonał i umożliwił nam niesłychany dobrobyt, niesłychaną konsumpcję, niesłychaną wolność i jakby absolutne szaleństwo na tej ziemi, też wzrost ludności i tego. Tylko nikt nie dostrzegł dwóch rzeczy. To znaczy jedną, tę pierwszą zaczęto dostrzegać, że ten gatunek ludzki szalejący energetycznie niszczy biosferę, tak? Na przestrzeni jednego ludzkiego życia jest taki fajny film Davida Attenborough, gdzie on powiada, że jak on pierwszy raz, mając 20 lat, pojechał tam do jakiejś dżungli, żeby ją oglądać, to przeczytał, że 70% powierzchni Ziemi było pokryte jakimiś, że tak powiem, biotopami nietkniętymi przez człowieka, a dzisiaj to jest tylko 13% czy 10%, to się różnie tego, w ciągu jednego tego, że wtedy 80% istot żywych, czyli jakiś taki zwierząt, może nie mrówek i nie pajączków, tylko takich ptaków, ssaków, ryb i tak dalej, czy też lądowych, tak, to były zwierzęta dzikie, a 20% zwierzęta hodowlane. Dzisiaj 4% to zwierzęta dzikie, 96% egzemplarzy są to zwierzęta hodowlane. Totalne zalanie kuli ziemskiej przez rolnictwo i cywilizację. Otóż tego nie dostrzeżono, potem zaczęto to dostrzegać, ale jakoś tak nikt nie jest w stanie podtrzymać tego procesu. Natomiast nie dostrzeżono zupełnie, że istnieje zasada zachowania energii. Jeśli ją skądś bierzemy i przepuszczamy przez nasze struktury, spalamy ją, to nie jest tak, że ona niknie, tylko ona zostawia po sobie szczątki, czy śmieci, ale powoduje ogólną energetyzację biosfery, zostaje w postaci ciepła, powoduje wzrost temperatury, tak? Musi tak być, tak? Musi tak być. Jeśli ja spalę w domu ognisko, to się zrobi ciepło, prawda? Tak? Mimo że na ognisku chciałem tylko i wyłącznie zagotować wodę. I ta ogólna energetyzacja biosfery powoduje taki efekt gotowanej zupy, to znaczy śmierć wielu biotopów, przyspieszone ruchy wody, powietrza, ruchy mas ludzkich, waporyzację wody, to znaczy ona się inaczej zachowuje przez niż ostatnie setki lat, klimat się zmienia, robi się super nieprzyjemnie. I myśmy w tej epoce klimaksu tego nie dostrzegali, prawda? Albo dostrzegaliśmy i nie dostrzegali jednocześnie, tak? Ten stan umysłu, jaki był, ja nazywam syndromem Kaczora Donalda. Jest, wiecie, taki filmik, jest kilka nawet takich filmików. Kaczor Donald kończy pracę, wsiada do swojego samochodziku, do domu zagląda, ładuje rzeczy wakacyjne, jedzie do jakiegoś domku, tam się rozładowuje, przebiera w kostium kąpielowy, wybiega, tam jest basen z trampoliną. No i on biegnie, wpada na tą trampolinę, odbija się, leci do góry, szczęśliwa minka, ma wakacje, będzie odpoczywał, jest super przyjemnie i tak dalej. Tak zawisa w tej przestrzeni. Wydaje się, że nawet siła ciążenia została zawieszona, nie działa na niego. I nagle ta siła zaczyna działać. On zaczyna spadać, patrzy na dół, a tam w basenie nie ma wody. O tym nie pomyślał. Zaczyna hamować ten
dźwięk piszczących opon w tle, te jego łapy z płetwami rozczapieżone, żeby powstrzymać upadek, na nic wali w dno basenu i potem widać tylko taką dziurę czarną o konturach kaczora Donalda. Tak? I ten moment tego zawieszenia, tego przekonania, że prawa uniwersalne nie istnieją, że nie ma czegoś takiego jak parabola istnienia, czyli rozwój, wzrost i potem spadek, że nie ma zasady zachowania energii, że możemy ją wykopywać sprzed ziemi, ona się jakoś tak spalimy ją i koniec, prawda? I już, i nie będzie, tak? Że nie ma tego biologicznego zakorzenienia ciała człowieka, że można żyć intergalaktycznie, albo w kosmosie, albo coś. Jak w kosmosie, żeby kupę zrobić, trzeba siłę ciążenia po prostu, że tak powiem, doznawać. Każda komórka ciała musi to doznawać, a jak nie doznaje, to trzeba to jakoś sztucznie wywoływać i tego, nie opuścimy tej biosfery, jesteśmy na nią skazani, tak? Albo na przykład, że pompowanie w systemy oświaty przez lat 50 powoduje, że dochodzi do unaukowienia społeczeństwa, że dochodzi do kompletnej dominacji nauki, to w latach 90. tak było, i że wszyscy będziemy się kierować tylko racjami naukowymi i tak dalej, i tak dalej. 50 lat wysiłków, miliardy wydane, setki miliardów, tak, na oświatę i nagle pandemia, szczepionka? Nie ma pandemii. To Bill Gates wszczepia ludziom chipy w szczepionkach. Kompletny irracjonalizm, kompletna ignorancja, która wykwita jako płaskoziemstwo, antyszczepionkowość, populizm, pogarda dla kultury, dla wszystkiego. Skąd to się bierze? Wyrzuciliśmy całą oświatę i całe oświecenie i spuściliśmy w klozecie? Nie, po prostu nikt nie pomyślał, że nadrzędną zasadą wobec wysiłków społecznych jest tak zwany polimorfizm genetyczny. W każdej populacji rodzą się osobniki, które mają do wiedzy stosunek pozytywny, ale też takie, które mają do wiedzy stosunek negatywny, ją negują i nie przyjmują, tak? I co gorsza, jest to nie do uniknięcia, zawsze będą ludzie głupi i ignorancy. I jeszcze gorzej, jeśli bylibyśmy mądrzy i w tym klimaksie nie kąpali się w tej energii, to byśmy zrozumieli, że ten polimorfizm genetyczny jest konieczny, że społeczeństwa lepiej funkcjonują i przechodzą tę całą parabolę istnienia, mając wśród siebie głupców i ignorantów. Temat na oddzielny wykład, ale tak właśnie jest. Bogactwo postaw jest lepszą inwestycją na prawdziwe istnienie niż unaukowienie społeczeństwa i ukształtowanie wszystkich umysłów na jeden strychulec. No i poza tym to takie jakby towarzyszące całej tej, nawet jak się pojawiała świadomość ekologiczna i klimatyczna, to mieliśmy tak, że politycy szli do jednego pokoju, stawali przed mikrofonem, przed dziennikarzem i mówili: klimat, wzrost, no nie u nas, bo u nas to mówili, mamy węgla na 200 lat, prawda, ale na zachodzie. Klimat, tego, biosfera, biodiversity i tak dalej, trzeba dbać, dbamy. Potem mówili: przepraszam, to ja już muszę kończyć. Szli do drugiego pomieszczenia, mówili: wzrost gospodarczy, wzrost, tego, czynsze tutaj, tego, odsetki, tego, inwestycje i tak dalej, i tak dalej. Totalna schizofrenia, tak jakby możliwe było utrzymanie jednocześnie i dalej się trzyma, tak, otrzymanie jednocześnie wzrostu i ochrony klimatu, tak,
i owego niepodgrzewania systemu, tak? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Niestety musimy po prostu zrezygnować i prawdopodobnie owe samoregulacyjne mechanizmy systemu ten wzrost same zredukują, tak? O tym będzie w ostatniej części, ale teraz na zakończenie chciałem wam powiedzieć, jak ten 10 przykazań, jak może wyglądać 10 przykazań dla ery klimaksu. Proszę bardzo, pierwsze. Nie będziesz miał bogów cudzy przed mną. Świat jest pełen fascynujących osobowości. Poznawaj je i bierz od każdego to, co ci najbardziej odpowiada. Co? Pasuje do rzeczy, do dzisiejszych czasów? Pasuje, tak? Drugie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadarem. Hałasuj je ile wlezie. Mów tak, aby zwrócić na siebie jak największą uwagę, ale respektuj wolność słowa. Dalej. Dzień Święty Święcej. Pracuj, kiedy masz ochotę, a najlepiej to pracuj na okrągło. Twój sukces zależy od twego wysiłku. Korzystaj na okrągło z konsumpcji i walcz o to, żeby sklepy były otwarte przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Tak? Czci ojca swego i matkę swoją. Nie wierz dziadersom. Wierz innowatorom, wizjonerom. Elon Musk, prawda? I tego. Wiedza wczorajsza jest balastem. Musimy nową wiedzę, sięgać po nową wiedzę i rozwijać ją. Tak? Nie zabijaj. Tak. Zabijanie nie usprawiedliwia nic. Bądź jawnym lub okrytym pacyfistą. Wolność plus szacunek plus wymiana handlowa to wieczny pokój. Tak? Wieczny pokój. Tak? Nie cudzołóż. Masz prawo zaspokajać potrzeby seksualne z kim chcesz i jak chcesz. Tak? Nie kradnij. Dziel się z innymi swoją własnością. Pamiętasz, że masz prawo do własności innych, bo żyjesz w społeczeństwie o bogatej palecie świadczeń socjalnych. Tak? Nie mów fałszywego świadectwa. Masz prawo wypowiadać dowolne poglądy. Nikt nie ma ci prawa tego zabranić. Tak? Nie pożądaj żony. Masz prawo do czerpania przyjemności z erotyki w każdej dziedzinie życia. Konsumpcji, reklamie, modzie. Korzystaj z pornografii bez ograniczeń. Tak? Nie pożądaj żadnej rzeczy. Pożądaj ile się da. Twoje marzenia konsumpcyjne to twój styl. Jesteś tyle wart, ile jest wart twój widoczny majątek. Czy era klimaksu się kończy? Moim zdaniem tak. Kiedy? Nie wiemy. Pamiętamy splecioną linę, splecione wątki. Może atakiem na World Trade Center, spowodowanym przez hedonizm czubka piramidy cywilizacyjnej, który wzbudził agresję jej dołów. Też na zasadzie koniecznej odmienności postaw. A może ta era skończyła się wraz z nadejściem pandemii COVID-19 z lat 2019-2022, a może skończyła się 24 lutego 2020 roku wraz z atakiem Rosji na Ukrainę. Era absolutnego przesytu energią, era wzrostu, era konsumpcji, hedonizmu, praw człowieka i przekonania, że od dzisiaj już tylko szczęście i że zawieszenie w powietrzu może trwać w nieskończoność. Dziękuję wam za uwagę.